Wyjątkowy dla wszystkich najmłodszych dzień, czyli 6 grudnia, dzieci przebywające w szpitalu odwiedził Święty Mikołaj. Myślę, że to jest szalenie miłe zaskoczenie i duże przeżycie dla dzieci, które tutaj leżą na oddziale, bo one czekają na jakiekolwiek inne chwile, aniżeli kroplówki, aniżeli zastrzyki, aniżeli badanie. Cieszę się ogromnie, ponieważ jak Pani wspomniała, jest to kolejny raz spotkanie z dużym udziałem naszej policji i Enea Wolontariat. Staje się to powoli tradycją i chciałbym bardzo, żeby ta tradycja była kontynuowana. Starsze dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem i zostały obdarowane prezentami w świetlicy oddziału dziecięcego. Natomiast do maluszków ten wyjątkowy gość wraz ze swoimi pomocnikami wybrał się szpitalnym korytarzem i odwiedzał ich w salach. No to jest kolejna akcja wolontariuszy na wytwarzanie i Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. 6 grudnia, jak dobrze wiemy, jest to dzień, w którym obdarzamy się prezentami, gdzie odwiedza nas Mikołaj, jesteśmy w szpitalu. Chcemy, żeby ten Mikołaj też odwiedził dzieci, a szczególnie chore dzieci. Mam nadzieję, że tą akcją wywołamy chociaż odrobinę uśmiechu na ich twarzach. To już jest tradycja, wpisała się na stałe w nasz kalendarz profilaktyczny. Działania wspólnie dzisiaj z Eneą, a w roli Mikołaja jest dzielnicowy, który co roku odwiedza dzieci razem wspólnie z nami. Podczas tej akcji chcemy przekazać uśmiech dzieciom, ponieważ to jest taki szczęśliwy, a jednak dla nich smutny dzień, ponieważ przebywają tu, a nie są u siebie w domu. Dlatego taka piękna akcja i życzymy im przede wszystkim zdrowia w tym szczególnym dla nich dniu. Zadowolone miny małych pacjentów to najlepsza nagroda dla organizatorów tego wydarzenia oraz potwierdzenie tego, że angażowanie się w takie akcje ma sens. Prezenty, wspólne zdjęcie z Mikołajem, recytowanie wierszy i zabawa. Wszystko to sprawia, że choć na chwilę dzieci zapominają o chorobie.